serdecznie po znowu prawie miesięcznej przerwie. Z góry Was przepraszam, jednak tutaj ze względów zdrowotnych i też czasowych po prostu nie bardzo znalazłam czas. Natomiast dzisiaj mam ten czas i chciałabym właśnie nadrobić pewne rzeczy. Ostatni raz, kiedy się z Wami widziałam, obiecałam Wam odcinek mój urodzinowy. I takiż on będzie. Będzie to z rzeczami, które dostałam, zakupiłam w urodziny. Niestety nie zgromadziłam tutaj wszystkich, gdyż jeszcze mam pewne rzeczy, które przyjdą i stopniowo jakby je kupuję. Nie chcę tutaj od razu jedną wielką paczkę przedstawić, a mieć większy taki fan właśnie otwierając te rzeczy w ciągu mojego miesiąca, który się już kończy. Z góry Was, przepraszam Was za mój głos. Tak jak słyszycie, jeszcze nie doszłam do siebie. Myślę, że to jest dalszy ciąg właśnie tutaj mojej infekcji, którą ostatnio przychodziłam i nie za dobrze się czułam. Dlatego nie było też odcinków. Ale do rzeczy. Moje urodziny już przeszły. Tak jak mówię, ten miesiąc się już kończy, więc zbliżamy się to też do ulubieńców miesiąca. Natomiast ja Wam chciałam właśnie pokazać te rzeczy, które już mam, którymi się cieszyłam na urodziny. W tym roku nie spędziłam jakoś specjalnie tych urodzin, a w zasadzie spędziłam specjalnie, bo byłam na lunchu z moją przyjaciółką w Szardzie. Tą relację, ja myślę, że widzieliście na Instagramie, było bardzo fajnie, nowe doświadczenie, czy obiad był wart tylu pieniędzy. Pozostanie to na razie może tajemnicą, bo to jest osobny jakby temat na odcinek. Ale teraz, jak widzicie tu za mną, ja Wam wcześniej mówiłam, że wpadłam w sidła Tom Forda i nadal jakby dostaję takiego impulsu, żeby właśnie kupować te produkty. Dzisiaj ja Wam nie pokażę, słuchajcie, makijażowych zdobyczy. Są to zdobycze zapachowe. Jak wiecie, bardzo, bardzo na mnie działał poprzedni zapach, który omawiałam w dwóch odcinkach, więc serdecznie Was zapraszam do tego odcinka. Ja może zalinkuję też, ale pokażę Wam następny właśnie All Over Body Spray, czyli taki ni to dezodorant, ni to właśnie zapach do całego ciała z sekcji Toma Forda, tym razem do kolejnego produktu dołączył Fleur de Portofino, jeśli dobrze czytam. Słuchajcie, one są troszkę zbliżone zapachowo. Ja do końca nie wiedziałam, znaczy ja powąchałam w sklepie, ale nie byłam tak do końca, bo słuchajcie, one się zlewają w jedną całość i tak troszeczkę te zapachy wyglądają tak samo, znaczy czuć tak samo. Natomiast to jest nadal świeży, nadal bardzo bym powiedziała przypominający taki, taki czas właśnie nad morzem, kiedy mamy to czas wolny, kiedy jakby bawimy się tą chwilą i myślę, że naprawdę jestem zadowolona z tego zakupu, gdyż ten zapach jakby za nami chodzi i utrzymuje się cały dzień, więc to jest kolejny zakup tych sprayów do ciała. To jest właśnie moje nowe dziecko. I postanowiłam jeszcze, jak już szaleć, to szaleć, zakupić, bo ja już kiedyś o niej, słuchajcie, myślałam, wodę Tomego Forda Mandarino di Amalfi Aqua. To jest woda toaletowa, jest do tego jeszcze woda perfumowana. Ja zdecydowałam jakby zakupić tu toaletową, raz, że jest tańsza, a one są strasznie drogie, wiecie o tym. I słuchajcie, jest przepiękne. Ja pamiętam, jak pierwszy raz otworzono u nas, i to chyba było w Harrodsie, tutaj kanter Tomiego Forda, jeden z konsultantów, czy konsultantek, już nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu, dał mi próbkę zapachu Tomiego Forda. Oni mają fajne takie małe naleweczki i ja poprosiłam o coś takiego ekstra świeżego i on był na tyle miły, że zrobił mi taką 5- czy 6
milimetrowy zapach. Ja go mam do dziś, bo ja używam troszeczkę w zakamarku i niestety on mi nie podpisał, co to było. Ja nie wiedziałam, póki nie zaczęłam wąchać, ale słuchajcie, z tymi zapachami jest tak, że one są troszeczkę nutowo podobne. Ciężko mi czasem jakby zauważyć, który to był, ale definitywnie stopniowo odrzucałam te, które nie pachniały tak, jak mi się zdaje z tej próbki. No i otóż to trafiłam na Mandarino di Amfali Aqua. To jest przepiękny zapach, słuchajcie. Ja Wam nie będę tu opowiadać może, co jest w środku, aczkolwiek powinnam, ale powiem Wam, że to jest taki wodny, bardzo elegancki zapach, cytrusowo-kolońsko-pomarańczowy. Naprawdę jest przepiękny, ja mam 50 ml, także to będzie mój nowy zapach. I gorąco polecam. Patrzyłam jeszcze na inne zapachy i mam ochotę kupić jeszcze jeden, ale jeśli go kupię, to Wam z pewnością tutaj pokażę i zobaczycie, który to będzie. Także widzicie, ja dalej rozwijam jakby tą pasję tutaj Tomego Forda i tych zapachów, które bardzo mi się podobają, aczkolwiek, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, uważam, że są troszkę, jeśli chodzi o cenowo, tutaj za dużą marżę narzucają. Następną rzeczą, którą kupiłam, to jest bzdura, słuchajcie, ale te, co mają Tangle Teaser, to wiedzą, że to są rzeczy super. Ja w swoim życiu, odkąd tu przyjechałam, miałam kilka tych szczotek. One mi się niszczą, bo mam długie włosy, więc też nie za bardzo nie dbałam, muszę je przyznać. Natomiast teraz właśnie, jak byłam w Butcie, to zobaczyłam, że jest nowy taki kształt, bardzo leciutki, fajny do codziennej pielęgnacji włosa, właśnie w takim bajecznym kolorze, trochę nowym fioletowo-zielonym, i kupiłam następny Tangle Teaser. No i słuchajcie, żeby nie było, że nie ma coś kolorówki, pokażę Wam paletę, którą też tutaj dostałam i zakupiłam, bo się dostałam taniej. I zakupiłam, to jest paleta MACA Shiny Pretty Things Ever Party. To jest paleta Smug, gdzie mamy, powiem Wam, że jest trochę to opakowanie jest takie, no nie jest to takie eleganckie, mimo że wygląda w takim niby matłasie, ale to naprawdę atlas nie jest. W środku, słuchajcie, macie, ja pokażę, o, odpadłem tutaj, kilkanaście tutaj cieni od matowych po takie przeurocze, błyszczące. Ja je dzisiaj mam na oku. Powiem Wam, zmieszałam tu ze trzy. Z tego co pamiętam, to zmieszałam ten z tym i troszeczkę poszło tego bazowego, brązowego. Zobaczę, jak one będą się w ciągu dnia trzymały. No, aczkolwiek powiem Wam, że mam problem z blendowaniem tych cieni. Bardzo Was przepraszam, ale to jest właśnie moja jeszcze inspekcja. Także to jest właśnie taki zakup a la makijażowy. I kolejną nowością makijażu mam, w związku z tym, że tutaj idę w stronę też Estee Lauder, a wyszedł w zeszłym roku nowy podkład Double Wear Stay in Place Makeup. Jest taki, się nazywa Water Fresh Makeup Double Wear Nude. Sorry, ja tutaj troszeczkę Wam nagmatwałam. Ja postanowiłam, w związku z tym, że używam odcienia Dawn, to jest 2W1 z tej starej edycji, to postanowiłam, o, on jest taki bardziej wodnisty, oparty na technologii wodnej, żeby tu nawilżyć tą twarz i żeby to, ten pokrycie było modulowane, więc stwierdziłam, że będę chciała sobie wypróbować ten. Słuchajcie, co ja o nim myślę, powiem Wam w sumie niedługo, ale nie jestem jakaś urzeczona. Chyba ten stary podkład jest dużo lepszy. Oczywiście to jest zupełnie inne wykończenie i taki miał być zamiar Estee Lauder, ale jakoś nie do końca jestem przekonana do tej konsystencji, ale dokładniejszą moją recenzję na pewno usłyszycie niedługo. I ostatni zakup, ja już tak przyciągam, gadam, myślałam, że to będzie mało. To jest, ja muszę się tu, słuchajcie, schylić. Słuchajcie, jest Michaela Korsa. Ja dostałam, bardzo byłam, że tak powiem, wzruszona, bo ja jestem bardzo lubię Michaela Korsa i po prostu jestem dość dobrą zakupocholiczką, jeśli chodzi o te ich rzeczy. Natomiast dostałam w związku z urodzinami kupon na 50 funtów, żebym to, co sobie wybrała, to mogę odjąć właśnie i zapłacić część tym kuponem. I słuchajcie, kupiłam sobie dwie buty, bo ja lubię, ale miałam
takim monogramie Michaela Korsa. Słuchajcie, one są trochę na mnie za duże, bo nie mieli 3,5, więc ja zdecydowałam się, że mi noga trochę puchnie, to wziąłam większe, więc one są ciut za duże, bo ja normalnie mam 3, ale w Michaelu Korsie, przepraszam, mam 3,5. Takie fajne tutaj, ja tutaj muszę wyjąć ten papier, w takim monogramie, fajna skóra, moje ulubione fultony. A z takim właśnie super tutaj na przodzie, takim dzyndzelkiem typowym na Michaela Korsa. I to był mój najlepszy chyba prezent, oprócz właśnie z mojego Korsa na uroki. I dzisiaj to już wszystko. Przepraszam za mój głos, tak jak mówię. Dam Wam link pod moim filmikiem odnośnie właśnie zapachów Tomego Forda. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam, niedługo będzie odcinek, bo już kończymy marzec, więc czas na ulubieńców. Mam nadzieję, że częściej będziecie zaglądać do moich starszych filmów i będzie większa widownia, bo chyba warto. Także serdecznie Was zapraszam. Nowych tutaj, moje nowe oglądaczki, zapraszam do subskrypcji tak samo.